Widziałeś Lizzie Weezy tutaj? Nie pojebało ci się przypadkiem? To trudno się kurwa pomylić. Mówi ci, że była ostatnio w Heavy Heart. A, spoko. A Astrax też przyjechały? Czy ci się trip skończył? Czas na kubankę. To chyba zły moment na spacery jako Aguilar. Okote isolé. Jagosa, c'est un petit chat. Allez, ça c'est pas territoire. Wypierdalać mi stąd. Go foutez où là? Pas un morceau là-dedans? Arrêtez! Continuez à couver! Jusqu'à la mort! Attaquez de tous côtés! Trzeba poczekać. Tak na widoku? A, już łapię. Test charakterów. Dopierdolim, Aguilar.
jeszcze nie wiedzą, w co się pakują. Aż mi ich żal. Coś jest nie tak, szefie. A ty kto? To może odpowiem pytaniem. Czy wiesz, co dzieje się, kiedy na Kubie ktoś odpala cygaro? Gdzieś na świecie Aguilar pociąga za spust. No właśnie. Tak mówią. A wiesz, co jeszcze mówią? Że wkurwiłeś osoby, których nie powinieneś. Wiemy, że próbujesz wygryźć Beneta. Wiemy o twoich układach. Voodoo Boysi. Kiepski wybór. Bo widzisz, tak się składa, że moi przełożeni to chrześcijanie. Ale nigdy nie chciałem ich urazić. Co teraz będzie? Aguilar? Czy jesteś pewien, że chcesz iść w ślady swoich kolegów? Nie. Oczywiście, że nie. Posłuchaj, Aguilar. To nie tak, jak myślisz. Czy mogę wyjaśnić? Wyjaśniaj. Byle szybko. Bennett to pionek Arasaki. Podchodzili go od dłuższego czasu i w końcu im się udało. Czekali tylko na śmierć pułkownika. Nie wiem, co mu zaoferowali, ale wiem, czego chcą. Przejąć kontrolę nad Dogtown. Oczywiście masz jakieś dowody na zdradę Beneta, prawda? Wiem, gdzie go znaleźć. Bywa regularnie w Śródmieściu, przy Republic Way. Budynkiem zarządza firma Krzak, należąca do Arasaki. Co Bennett tam robi? Najlepiej zapytać go osobiście. Przekonasz się, że mam rację. Proszę przekazać zwierzchnikom moje wyrazy szacunku. Jedziemy. Coraz ciekawiej. Poczekaj, aż odjadą i wyłącz ten imprint, bo się przegrzejesz. Dopiero się rozkręcam, Silverhand. Teraz pozostaje złożyć raport Hansowi. Albo najpierw sprawdzić, co jego chłopcześ kombinuje z tą pierdoloną Arasaką. Tu chodzi o przyszłość Dogtown. No, nieźle rozegrane, Aguilar. Gotowa? Wszystko w porządku? Nie brzmisz najlepiej. Nie, nie jest w porządku. Mam się martwić. Po prostu... Rób swoje. Znalazłem dla nas transport. Wysyłam ci namiary. Do zobaczenia. Thank you.
Jedziemy! I jak postępy? Jak go przemyślał swoje nastawienie? Przemyślał. Voodoo Boysi wypadli z gry. Doskonale. Coś jeszcze? Jak otwierdzisz, ten twój Bennett wącha się za Rasaką. Człowiek przyparty do muru potrafi twierdzić różne zaskakujące rzeczy. Fixer natomiast potrafi odsiać plotki od faktów. Ale to już moje zmartwienie. Dobrze, że mi o tym mówisz. Co teraz? Czas oddać hołd poległym. Aguilar pojawi się na ceremonii pogrzebowej Hansena i zabezpieczy przekazanie władzy. Zabezpieczy. Czyli przewidujesz kłopoty. Takie uroczystości wzbudzają silne emocje. Ludzie reagują irracjonalnie. Ceremonia odbędzie się w Black Sapphire. Wejdziesz bez żadnych problemów. Rozumiem. Umarł król? Niech żyje król. Powodzenia.
Dla was już za późno. Nikt. Bennett spotka się z Aguilar.
zabawać. Bennett to nie jest. Pewnie jego ochroniarz. Jak go ściągniesz zawczasu, będziemy mieli przewagę. Wiesz, jakby to rozegrała Aguilar? Ukryłaby gdzieś kierowcę i poczekała na Bennetta w jego własnym samochodzie. Tak, chyba się dogadaliśmy. Zapewnią wsparcie. Dwa nieoznakowane oddziały taktyczne w Dogtown. Gordon, jedziemy. Ale łatwo nie było. Ci Japończycy w chuj ciasno wiążą krawaty. Co jest? Kurwa. Aguilar? Japoński sposób wiązania krawatów już znasz. A wiesz, jak to robią w Kolumbii? Wyciągają ci język przez rozprutą szyję. Brzmi skomplikowanie, ale zajmuje tylko parę sekund. Mam w tym pewną praktykę. Słuchaj, Aguilar. Wiem, jak to wygląda, ale... jest taki skurwiel. Jago. Wasz księgowy. Próbuje mnie wygryźć. Arasaka obiecała zapewnić mi wsparcie. W zamian chcą tylko skorzystać z naszych kanałów przerzutowych. Chcą przejąć wasze kanały przerzutowe. Jesteś głupcem, jeśli tego nie widzisz. Ej, ja tylko zabezpieczam interesy. Wasze i nasze. A co jeśli Jago nie będzie twoim problemem? Może już z nim rozmawiałam. Może zrozumiał, że popełnia błąd. Ten cwany chujek. Wiem, kiedy ktoś kłamie. Ja go nie kłamał. Poprze cię. Ja również. To zmienia postać rzeczy. Jednak Kubanka znaczy tu więcej niż wszyscy Arasakowie razem wzięci. Zgoda, Aguilar. Zapomnę o Japończykach. Ale mam jedno kurwa pytanie. Gdzie mój kierowca? O kierowcy też zapomnij. Dobra robota, Aguilar. Ale teraz odpoczniesz.
finalny akt. Aguilar składa kondolencje żałobnikom. Chcę to zobaczyć. No to zaczynamy przedstawienie. No estoy de humor. Aguilar, witamy w Black Sapphire. Jak udała się podróż? Zapraszamy. Kurwa, na nas już chyba pora. To jak? Gotowa? Kartel. No, to się może różnie skończyć. Aguilar. To dla nas zaszczyt. Wszyscy już są. Co to tak skromnie? Myślałam, że pożegnacie przywódcę z większą pompą. Skromnie? Zrobiliśmy, co mogliśmy. Prowadź mnie do Beneta. Bennet przyszedł z obstawą. Źle to wygląda. Co za niespodzianka. Rozumiem, że już się poznaliście. Havana przesyła kondolencje. Śmierć pułkownika Hansena dotknęła nas wszystkich. Na pewno doceniłby wasze zaangażowanie. Rozejść się. Spotkałam się z podpułkownikiem Bennetem. Omówiliśmy to i owo w koleżeńskiej atmosferze. Zgodziliśmy się, że Dogtown potrzebuje silnego przywódcy. Tą osobą będzie Bennet. Ludzie się go słuchają. I ty, Jago, też się go posłuchasz. Co? Poczekaj, aż wyjedziesz z miasta i wbije mi nóż w plecy. Chcę twoje kontakty, Jago. Twoich informatorów w NCPD. Każdego, kogo masz na liście płat. Oszalałeś. Udowodnisz swoją lojalność. Nie, Bennet. Chcesz sprowadzić do Dogtown piekło? To popatrz. Ten pistolet to pierwszy piekielny Herald.
to chyba nie będzie potrzebne. Na tym spotkaniu wykładamy karty na stół. A to jest Joker. Dostałeś palec. Próbujesz wziąć całą rękę. A tę rękę zaczyna już świerzbić. Przydałby się twój gest dobrej woli na poczet dalszej współpracy. Ale to tylko moja prywatna opinia. Jeśli się z nią nie zgadzasz, kolejną może wygłosić Herold. Zgoda, kurwa, niech stracę. Jesteśmy dogadani. Obym tego nie żałował. Havana będzie mieć was na oku. Bądźcie grzeczni. Nie zmuszajcie mnie do ponownych odwiedzin. Prawo dżungli, co? Słabszy musi ustąpić silniejszemu. Przestroga dla ciebie, Silverhand. Przestroga dla ciebie. Wiadomo już, przed kim będziemy drzwi otwierać? Przed silniejszym. Jak zawsze. Zapraszamy ponownie. Zawsze będzie czekać na ciebie stolik. Kurtyna, owacje, kwiaty. Nieźle się bawiłem, ale czas powiedzieć Aguilar adios. No estoy de humor. Adios, Aguilar. Pierwszorzędna rola. Uwaga, doktor. Mówi pułkownik Bennett. To już oficjalne. Od dzisiaj stoję na czele Magestru. Was, mieszkańców Doomtown, czeka świetlana przyszłość, pełna jasnych dni. Oczywiście mówię o tych mieszkańcach, którzy potrafią się podporządkować. Na razie to wszystko. Jak sterz, bez odbioru. Mamy przejebane! A teraz jesteśmy w dupie. Don trzymał całe Doomtown za jaja. Myślisz, że bez niego układ się posypie? Zobaczymy. Na pewno parę rzeczy się zmieni. I to raczej na gorsze. Kurwa. Czemu zmiany zawsze muszą być na gorsze? Bo to akurat jedna rzecz, która nigdy się nie zmienia. Doszły mnie słuchy, że Doktan ma nowego przywódcę. I że pewna najemniczka działa wbrew zaleceniom swojego fiksera. Wiem, że spotkałaś się z Bennettem. Ten twój Bennett to rasowy drapieżca. Wpasuje się w miejsce Hansena. A z rozsądnym człowiekiem u boku może zdziałać nawet więcej niż Hansen. Doskonały ruch, Vee.
zostanie odpowiednio wynagrodzony. Tymczasem kończę. Jesteśmy w kontakcie. Znowu co zarobiłem, to przegrałem. Na mnie nie licz. Już nie pożyczę. Thank you.
Kurwa. Co się dzieje? Tracę czucie. Widzę ciemne plamy. Ciężko mi się oddycha. Cholera. W takim stanie daleko nie uciekniesz. Dlaczego nie było cię tak długo? Przepraszam, że tyle czekałaś. Bardzo boli mnie głowa. Rozmawiałam z Reedem. I? Znasz go. Jest strasznie uparty. Kropla drąży skałę. Powiedział coś nowego. Trochę groził mi FIA, trochę moralizował. Sama wiesz, jak to wygląda. W firmie mówimy na to negocjacje ze skryptu. To nie były negocjacje z podręcznika. Reed wie, jak uderzyć w czułą strunę. Jak mało kto. Jedźmy już. Źle wyglądasz. Myślisz, że dasz radę? Wszystko zależy od ciebie. Czarna klinika, pamiętasz? Jest na Księżycu. Polecę do niej. Chcę lecieć z tobą. To niemożliwe. Spodziewają się jednej osoby. A to nie są ludzie, z którymi można negocjować. Na miejscu zrobią ze mnie królika doświadczalnego. Wyodrębnią SI z matrycy neuralnej, żeby stworzyć dla nas prototyp lekarstwa. Odezwę się do ciebie, jak będą gotowi na nas obie. Nie podoba mi się to. Za duże ryzyko dla nas obu. Niestety mało ryzykowne opcje dawno się skończyły. Ale najpierw musimy dotrzeć do portu kosmicznego. W moim stanie będę zwracała na siebie uwagę. Nie mogę tak po prostu wejść do środka. Ty to zrobisz. Otworzysz dla mnie boczne wejście w terminalu Tycho. A co z ochroną kosmodromu? Terminal jest akurat w remoncie. Mało ludzi, dużo kryjówek. Będzie słabo strzeżony. To nasza szansa. Dam sobie radę. Ty w tym czasie postaraj się odpocząć. Spróbuję. Dasz znać, jeśli będziesz potrzebować wsparcia na trenerki. To wszystko mnie przerasta. Wiesz, Vi, skrzywdziłam wielu ludzi. Cały czas się zastanawiam, czy da się tego uniknąć. Rozumiesz? Rozumiesz? Krzywdzenia innych. Czasem niewiele trzeba. Nieopatrzne słowo, nieporozumienie, gorszy moment. Bywa tak, że możesz kogoś stracić przez przypadek. Zastrzyk! Spokojnie, spokojnie. Reed! Tak?
nie chcę umierać. Żałuję. Ja... Pomóż mi... uciec. Lekarstwo zaczyna działać. Będzie dobrze. Nie stójmy tutaj. Wsiadaj za kierownicę. Czekaj chwilę. Sprawdzę, w jakim jesteś stanie. Jak chcesz. Szlak. Coś tu nie gra. Degeneracja postępuje za szybko. To nie jest zwykła choroba. Przerzuty idą prosto z mózgu. Mówiłaś, że terminal Tajko jest zamknięty. Jesteś pewna, że uda ci się odlecieć? Dostałam bilet w jedną stronę od kogoś, kto kieruje się własnymi zasadami. Ostatnio nie miałaś szczęścia do wspólników. Tak. Dopóki nie spotkałam ciebie. Spróbuj odpocząć. Jesteśmy już prawie na miejscu. Długa droga, jeśli liczyć od momentu, gdy odezwałaś się do mnie po raz pierwszy. Jeszcze nie doszłyśmy do końca. Musisz zostawić broń w samochodzie. Takie są procedury bezpieczeństwa na kosmodromie. Oddam ci ją, kiedy się spotkamy. No dobra. To jaki jest twój sposób, żebym stała się niewidzialna? Zachowuj się normalnie, jak znudzona pasażerka. Nie rozmawiaj z nikim. Nie szukaj kontaktu wzrokowego, nie zatrzymuj się nigdzie na dłużej. A jakbym skorzystała z maski? Przecież Reed zna moją twarz. FIA namierzyłaby cię po sygnaturze techu od razu, jak przeszłabyś przez bramki. W końcu to ich sprzęt. O kurwa. Mam przebłyski ze skoku na Konpeki Plaza. Jesteś lepsza niż wtedy. Dasz sobie radę i bez broni. Pamiętaj, masz dotrzeć do terminalu Tajko i nie zwracać na siebie uwagi. Uważaj na strażników Orbital Air. Nie wiem, czego się po nich spodziewać. Widzimy się niedługo.
Vi. No? Powodzenia. Dzięki. Może się przydać. Weszłam do sieci. Będę cię trzymała z dala od kłopotów.